Bóg mi powiedział na uwielbieniu, żebym powiedziała w ogóle, jak się rodzi nowe życie. Urodziłam dwoje dzieci, mam doświadczenie. Gdy rodzi się dziecko, to nie jest to ładny widok z takiego naszego ludzkiego punktu widzenia. Jest krew, jest pot, są często łzy, jest olbrzymi ból. I tak przychodzi życie. Gdy Bóg mi w ogóle pokazał, że to jest podobne też do obrazu Jezusa umierającego na krzyżu. Gdy Jezus umierał, był pot, był ból, były łzy, był olbrzymi wysiłek, była krew. Powiedział, wykonało się i później zmartwychwstał, tak? I przyszło nowe życie. I tak samo rodzimy się my fizycznie. I jest tak, że gdy mamy jakiś wielki ból w naszej duszy, to jest krew, jest pot, są łzy, jest olbrzymi wysiłek. Tylko że jeżeli będziemy patrzeć i szukać światła, to zobaczymy tam światło, tak? Jest jakiś kanał, tak jak rodzi się dziecko, gdzie widać światło i jest tam nowe życie. I ja tego doświadczyłam w swoim życiu. Gdy rodziłam syna pierwszego, w pewnym momencie doszłam do wniosku, że już mam dosyć i najchętniej bym przestała i się wycofała. Na szczęście nie ma takiej możliwości, tego się nie da zatrzymać. Uzdrowienie naszej duszy, możemy zrobić krok w tył, powiedzieć, za bardzo boli i się wycofać. Ale ja mam takie doświadczenie. Ja uzdrawiając moją duszę z Jezusem, przeszłam przez krew, przez pot, przez ból i przez łzy. Nie wycofałam się. Patrzyłam na ten owoc, patrzyłam na to światło, wyglądałam życia i doświadczyłam tego życia, tak? Przeszłam przez tą całą drogę. Tak jak się rodzi dziecko, tak jak doszło do zmartwychwstania Jezusa. Więc jeżeli ktoś z was jest w takim miejscu w swoim życiu, bądź będzie, że będzie ból, będzie krew, będzie pot i będzie do łzy, nie wycofaj się, patrz na światło i oczekuj owocu, a narodzi się życie w twoim życiu. Amen.